Cześć, witajcie. Dzisiaj jest taka ładna pogoda, że stwierdziłam, że nagram recenzję w ogrodzie po prostu. Obiecana w końcu recenzja zapachu Chanel Blue. Słuchajcie, jest to zapach, który powstał i jak gdyby wywołał troszeczkę kontrowersji wokół siebie, dlatego że ja słyszałam bardzo dużo opinii na temat tego zapachu, niestety negatywnych. Mianowicie, zapach powstał i od razu pojawiła się burza myśli pod tytułem: ale to już było, co to w ogóle jest? Czy naprawdę Chanel wypuściło taki właśnie zapach, że to jest jakieś nieporozumienie, że oczekiwałam czegoś zupełnie lepszego niż to właśnie tutaj? I powiem Wam, że ja się absolutnie nie zgadzam z tego typu opinią, absolutnie. Dlatego, że moim zdaniem jest to świetna robota. I ja powiem Wam w ten sposób: jeżeli chcecie pachnieć unikatowo, to wybierzcie perfumy z półki niszowej. Wtedy macie pewność, że będą one niepowtarzalne, będą jedyne w swoim rodzaju. A nie można zarzucić Chanel Blue jakiejś takiej, no, tego, że z kiepskim zapachem, tylko dlatego, że ma w sobie jakąś wtórność i dlatego, że powstało spod szyldu Chanel, co jest, no, co uważam, że jest niesprawiedliwe i bardzo krzywdzące dla tego zapachu. I ja powiem więcej jeszcze. Uważam, że ten zapach jest tak naprawdę zebraniem wszystkiego, co było najlepsze z przeszłości marki i stworzeniem swego rodzaju jakiejś nowej przyszłości. Fakt, skierowanej dla masowych odbiorców, ale czy mamy przez to winić ten zapach? Wydaje mi się, że nie. Polityka marki jest taka, a nie inna. Ja doskonale rozumiem realia, w jakich żyjemy teraz i gdzie liczy się sprzedaż, gdzie produkt musi być tak zaprojektowany, aby ta sprzedaż była jak największa, i ja nie mam o to absolutnie pretensji. Dla mnie liczy się efekt finalny i w tym wypadku jest niesamowity. Dlatego, że to zapach tak uniwersalny, że on będzie zarówno dobry i na dzień, i na noc. Nie ma tutaj żadnego problemu. Przede wszystkim plusem jest jego ogromna trwałość, naprawdę. 8 godzin to jest minimum, gdzie ten zapach jest wyczuwalny na nas. I poza tym to jest fantastyczna sprawa, że on zostawia za sobą potężny ogon zapachowy, potężny. I będzie wyczuwalny już nawet jak przejdziemy sobie dalej, więc to jest niesamowite. Ja uwielbiam, już chyba wcześniej mówiłam, ale ja uwielbiam tego typu perfumy, bo uważam, że o to chodzi w zapachu, tak, żeby podkreślać dyskretnie oczywiście naszą obecność. Może powiem coś jeszcze teraz na temat samego flakonu. Jak na markę przystało? Minimalizm, przede wszystkim czerń, bardzo elegancka. Mimo że jest to 100 ml, to flakon jest bardzo wygodny. Tutaj nie ma żadnego problemu, żeby go chwycić w dłoń i nie ma... No jest bardzo praktyczny. Korek. Korek zwraca tutaj szczególną uwagę, dlatego że jest zrobiony na magnes, więc jest to niesamowite pod tym względem, że często kupując nawet wysokopółkowe perfumy, ten korek jest niedopasowany, jest albo za duży, jest albo za mały i tak naprawdę no, to jest nieciekawa sprawa. Natomiast w tym wypadku, nie wiem czy będzie widać, ale to jest taki magnes i wystarczy po prostu, wystarczy jedno delikatne tutaj zbliżenie do flakonu i już mamy korek na flakonie, tak? Także też ciekawe. Co jeszcze? Może sama kompozycja zapachowa nie jest jakaś oryginalna, a tak jak powiedziałam, czuć, że składniki są bardzo dobrze skomponowane ze sobą, całość świetnie współgra. Na początku są to takie, jak ja uwielbiam ten zapach, to są takie nuty cytrusowe. Później ten zapach przechodzi w takie drzewne akcenty. I teraz ważna sprawa. To jest ten typ zapachu, któremu trzeba dać szansę na dalszy rozwój. On pachnie coraz lepiej z biegiem czasu, więc tak naprawdę godzina, dwie, dajcie mu chwilę, niech on się rozwinie i zobaczcie, jak on pięknie globalnie potrafi pachnieć. I powiem Wam, że jak robiłam badania na temat opinii na tego zapachu, to mało która kobieta stwierdziła, że te zapachy nie są, że ten zapach nie jest piękny. On jest, moim zdaniem, on jest absolutnie piękny. Mam kilka swoich ulubionych męskich perfum, ale o tym może nagram jakiś inny filmik kiedyś tam. I powiem Wam, że Chanel Blue plasuje się na drugim miejscu. Co jest na pierwszym, to tak jak powiedziałam, w przyszłości się dowiecie, ale jak sami widzicie, pozycję tę stawiam naprawdę na bardzo wysokim miejscu i wydaje mi się, że spokojnie na to zasługuje.
Będzie to też dobry pomysł na prezent dla mężczyzny eleganckiego, ale takiego, który sobie ceni taką niewymuszoną elegancję, tak? Bo o to w tym chodzi. Zapach to jest ten typ zapachu, który będzie pachniał bardzo dobrze na naprawdę każdym. Wiadomo, w zależności od pH skóry ten zapach będzie się troszeczkę inaczej układał, ale nie spotkałam jeszcze mężczyzny, na którym ten zapach pachniałby kiepsko, co jest też, no to nie jest łatwe stworzyć taki zapach, który byłby na tyle dobry, żeby móc odpowiedzieć na gusta wielu osób, tak? No i pod względem też skóry, wiadomo, każda chemia skóry jest inna, każdy ma inny zapach, więc no, no nie wiem jak się to udało, nie wiem czy to było zamierzone, ale faktycznie to działa, tak? I teraz tak aura, która po prostu się wytwarza po zaaplikowaniu tego zapachu jest niesamowita. Ja staram się być obiektywna, ale jest mi ciężko, bo uwielbiam ten zapach. Powiem Wam jeszcze, że on zdecydowanie lepiej pachnie zimą i w takie jakieś chłodniejsze dni. Latem ma też swój urok, tylko latem będzie pachniał tak bardziej drzewnie i tak bardziej ciepło. Natomiast zimą bardziej wyraziście będzie czuć taki akcent imbiru, bo właśnie imbir jest tutaj w składzie i nadaje całej kompozycji takiej wyjątkowości. I ten imbir będzie latem bardziej taki zaznaczony. Tak samo jak mięta, bo też mamy tutaj w składzie miętę w nutach głowy, czyli w tych nutach pierwszych, które czujemy najbardziej intensywnie. Mamy nuty cytrusowe, grapefruit i tego typu podobne rzeczy, więc mamy takie świeże, owocowe akcenty. I one zimą jak gdyby są jeszcze bardziej zaakcentowane. Latem nie będzie tego czuć, mimo że latem ten zapach robi się bardziej drzewny zdecydowanie. Zimą czuć bardziej te świeże aromaty, takie ostre, pikantne, także myślę, że spróbujcie, przetestujcie sobie i latem, i zimą i sprawdźcie w jakiej porze roku ten zapach na Was lepiej leży. Co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, to jest 100 ml, tak? I uważajcie, bo jest to bardzo często podrabiany zapach. Także no, miejcie to na uwadze i kupujcie z pewnego źródła. Co jeszcze? Aha, woda, to jest woda toaletowa i wyszła też woda perfumowana, o Jezu, wyszła też woda perfumowana, ale ona, powiem szczerze, nie jest tak dobra jak woda toaletowa. I co dziwne, wydawać by się mogło, że woda perfumowana będzie trwała dłużej, ale tak nie jest. Woda perfumowana w tym wypadku, powiedziałabym, że jest na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o trwałość, a nawet myślę, że woda toaletowa potrafi trzymać się nieco dłużej. Dziwne to wszystko, ale tak im to wyszło. Także podsumowując, twierdzę, że Chanel wykonało naprawdę kawał porządnej roboty. Absolutnie się nie zgadzam z opiniami, że jest to zapach wtórny, że jest to zapach banalny. Uważam, że jest bardzo intrygujący, jest bardzo seksowny, jest po prostu podkreśla charakter każdego mężczyzny. I myślę, że jest to taki zapach, który faktycznie będzie wywoływał bardzo dużo różnego rodzaju komplementów. Także jeżeli zależy Ci na takim zapachu ponadczasowym, uniwersalnym i jeżeli cenisz sobie tą elegancję, to myślę, że koniecznie powinieneś spróbować Chanel Blue, dlatego że no, będzie to zapach na pewno uwielbiany przez rzesze. I to może przez niektórych być uważane jako minus. W moim przypadku ja nie uważam. Uważam, że też są takie potrzebne, takie zapachy, które mogą trafić do szerszego grona odbiorców. Także nie uważam, że to jest minus i tak jak powiedziałam, jest to gdzieś krzywdzące dla marki, bo wydała naprawdę świetną kompozycję zapachową i to czuć, naprawdę to czuć. Jeszcze pokażę może teraz opakowanie. Opakowanie wygląda w ten sposób. Tak samo, bardzo minimalistyczne. To jest właściwie ten kolor, to nie jest czerń, może być tak, może tak widać jako czerń, ale jest to taki ciemny bardzo granat. Minusem jest to, że zostawiamy ślady. Za każdym razem, kiedy dotkniemy, no to zostawiamy te ślady, co jest takie, no może średnio estetycznie to wygląda, ale to jest jedyny mankament, do którego no, mogę się, jeżeli już muszę, to mogę się przyczepić. Tak to wszystko wygląda. Także okej, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału i do zajrzenia w wolnej chwili na mojego bloga. Także dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia.